Asia, siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić studnię z patyczków. Do jej wykonania potrzebuję puszkę, patyczki, korek, nożyczki, sznurek, koronkę, ozdobny kwiatek, wykałaczki, drucik, tekturę i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw całą puszkę obklejam patyczkami. Patyczki przyklejam jeden przy drugim, tak by nie było widać puszki. Następnie obklejam patyczkami zakrętkę. Będzie to wiadro do studni. Z drucika ucinam kawałek, składam go na pół i skręcam. Formuję rączkę do wiadra i przyklejam końce wewnątrz zakrętki. Z tektury wycinam koło o średnicy 0,5 cm mniejszej niż średnica puszki. Zaczynając od środka koła, przyklejam sznurek. Robię to do momentu, aż pokryję nim całe koło. Na górze przyklejam dwa kawałki patyczka. Będzie to pokrywa od studni. Następnie wycinam z tektury kwadrat o boku 12 cm. Składam go na pół, tworząc daszek. Patyczki przycinam na odpowiednią długość i przyklejam je do boków dachu. Rozcinam patyczek wzdłuż i na pół. Przyklejam ten kawałek pomiędzy boki dachu, tak by dach się nie składał. To samo robię z drugiej strony. Przy wierzchołku dachu przyklejam sznurek. Zamaskuje on nierówności pomiędzy patyczkami. Po obydwu stronach daszku przyklejam patyczki. Całość przyklejam do puszki. Na górę nakładam pokrywę. Z wykałaczki robię drążek i przyklejam go do patyczków. Ucinam kawałek sznurka. Jeden koniec wiążę do drążka, a drugi do rączki wiaderka. Umieszczam wiaderko na pokrywie. Przez środek studni przyklejam tasiemkę. Na koniec na środku umieszczam kwiatek. I gotowe! Studnia będzie fajną dekoracją. Można jej też użyć jako skarbonki. Wystarczy tylko zrobić otwór w pokrywie. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was! Pa, pa!